Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie trzy różne małe puszki kolekcjonera z FIFA 365. Pierwsza to sezon 15-16, druga sezon 2018 i tutaj ta trzecia sezon 2019. Ja już przygotowałem tutaj i ściągnąłem folijkę, żeby za długo się nie bawić. Pierwsza puszka. Mamy w niej limitkę Manuela Neuera i 5 saszetek. Była to polska puszka kolekcjonera. Zrobimy sobie taki pojedynek limitek. Z sezonu 2018 były dwie limitki i obie z Ajaxu. Mamy Onanę i Neresa. Dawid Neres i Andre Onana. Zawiniątko z kartami, nie było wtedy saszetek. No i niemiecka puszka kolekcjonera, gdzie zawsze jest Kevin De Bruyne z Manchesteru City i 4 saszetki. W pierwszej FIFA na pewno nie było Manchesteru City, więc ciężko tutaj zrobić pojedynek. Zrobimy tak. Każdy karty odpowiednio limitka, czyli Manchester City szukamy tylko w tych, Ajax tylko w tych, natomiast Bayern tylko w tych, żeby było po prostu sprawiedliwie. No i zaczynamy. Pierwsza saszetka z FIFA 15-16. Real, Galatasaray, Borussia, Olympiakos i Atletico. Tutaj są dwie specjalne, jak widzicie. Czyli nic nie wpadło. Tutaj sobie musimy otworzyć całe zawiniątko i będziemy po kilka kart prezentować, żeby nie psuć zabawy i wszystko na raz. Logo Boka i coś tutaj jest sklejone? Nie. Daniel Alves, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Atletico, Boka, Real, Boka, Paris Saint-Germain. Ok. To sobie odłożymy na bok i teraz przechodzimy do FIFA 2019. Boca, Atletico, tutaj jest Belgia, Boca, popatrzcie, same karty Boca i Borussii, bo wcześniej było podobnie, więc jak na razie ani jeden zespół nie trafił swojej karty. Otwieramy kolejne saszetki. Zenit, Olympiakos, Atletico, Milan i popatrzcie, tu jest 7 kart, a nie 6. Beijing Guan i dwie specjalne. Jedna to Juventus, Want to Watch, a druga jest właśnie Bayern Monachium. Thomas Miller na karcie Game Changer. Czyli mamy teraz prowadzenie. Szukamy Ajaxu w kartach z 2018. Palmeiras, Bayern, Atletico Nacional, Borussia, Manchester United, Ferencvaros, Atletico. Ok, odkładamy. Teraz druga saszetka z FIFA 2019. Wow, patrzcie, co tam jest. Rarka. Gremio. Inter. Tutaj jest Real. Sobie go tutaj umieścimy gdzieś wyżej. Logo
PSV, Boca i Napoli. Więc znowu mi się poszczęściło. Wracamy na początek. FIFA 2015-16. Real, Milan, Galatasaray, Beijing Guan, Inter i Corinthians. Teraz szukamy Ajax. Bayern, Benfica, Juventus, Spartak, Roma, Barcelona. Spartak, Napoli, Chorwacja, Inter, Juventus i Paris Saint-Germain. No jak na razie ani Ajax, ani Manchester City nie trafili jeszcze karty swojej. No i wracamy do pierwszej FIFA. Zenit, Schalke, Borussia, Beijing Guan, Corinthians i Milan. Klub Ameryka, Legia, Feyenoord, Benfica. No i to sobie jeszcze zostawimy na później. Ostatnia saszetka to jest 2019 roku. Paris Saint-Germain, Schalke, Napoli, Inter, Paris Saint-Germain i Real. Tak więc tutaj dla Kevina De Bruyne nie wpadła żadna karta. Na razie prowadzi Bayern, bo ma Game Changera Thomasa Millera. Zenit, popatrzcie, tu jest Ajax, ale to się nie liczy oczywiście. Milan, Borussia, Barcelona i Porto. No i ostatnie karty z 2018 roku. Barcelona, Barcelona i Benfica. Czyli moi kochani, pojedynek wygrywa Bayern z Manuelem Neuerem i Puszka z pierwszej FIFA. Natomiast od Was teraz zależy, kto wygrywa, zajmuje drugie miejsce. Ja myślę, że Kevin De Bruyne, pomimo że nic nie trafił, żadnej karty, ale wpadła tutaj rarka. Więc to jest tutaj ten mega traf w tej puszce. No a tutaj niezbyt okazałe karty nam wpadły. Najlepsze to te na końcu. Ale Wy oczywiście możecie mieć inne zdanie, dlatego czekam na Wasze komentarze. To wszystko dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!